Pozostańmy jeszcze w Połańcu. Już w marcu do użytku zostanie oddany nowoczesny obiekt w centrum miasta. To zmodernizowane Centrum Kultury i Sztuki, które nie było remontowane od 20 lat. Znajdzie się w nim m.in. sala widowiskowo-kinowa na ponad 200 miejsc z najnowocześniejszym projektorem cyfrowym. Zamierzamy, żeby te filmy były częściej grane, częściej wyświetlane. Będziemy się starać o nowości filmowe. Mam nadzieję, że nam się to uda, mam nadzieję, że przyciągniemy widzów, kinomanów i nie będą już wyjeżdżać gdzieś tam poza miasto, poza powiat, tylko będą licznie przyciągać do nas. Ponadto mieszkańcy do dyspozycji będą mieli kręgielnie, kawiarnie, siłownie i sale baletowe. Jest to jedyny taki obiekt w powiecie staszowskim. Prace nad modernizacją trwają od 5 miesięcy. Koszt inwestycji to 8 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego i z Programu Infrastruktura i Środowisko.